No dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 6 do 12 grudnia 2021 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Także szczególnie mówię to do moich nowych widzów, tak? Zajrzyjcie proszę, bo mogą te informacje się Wam przydać. No i tak poza tym to co? Stawcie łapeczkę w górę. Jeśli macie ochotę, napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zachęcam do subskrypcji. Dobra, kochani, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza dla Was. Mój kot się dzisiaj od rana bardzo dziwnie na mnie patrzy i nie wiem kompletnie, o co mu chodzi. Co mi się? No i pięknie, odwaga. Wasza karta jak nic, drogie lwy. Odwaga. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Pięknie. Dobra. Biorę talię dopowiadającą i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Szóstka mieczy. To jest bardzo fajna energia właśnie pójścia do przodu. Przestania kombinować za bardzo w swojej głowie i po prostu popłynięcia z prądem. Także jeżeli ostatnimi czasy mieliście jakiś problem, jakaś sytuacja siedziała Wam w głowie czy cokolwiek, to w tym tygodniu mam nadzieję, według tej karty nabierzecie takiej klarowności i po prostu pójdziecie do przodu z czymś, z jakimś projektem, z jakimś pomysłem, z jakimś zdaniem na jakiś temat, z jakimś planem, cokolwiek, tak? Szóstka mieczy może oznaczyć jakieś podróże, wyjazdy, krótsze, dłuższe, tak? Ale na pewno, kochani, się szykuje jakaś zmiana w sposobie myślenia, w sposobie postrzegania czegoś, tak? Mówię, jeżeli były jakieś trudności, to one również pójdą do przodu w tym tygodniu. Mhm. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Arcykapłanka. Fajnie. No kochani, może tak niestandardowo, jeśli chodzi o arcykapłankę, ale biorąc pod uwagę, że ta sowa frunie w tą stronę i właśnie trzyma te papirusy tutaj, to bym powiedziała, kochani, że możecie oczekiwać tutaj jakiejś sekretnej wiadomości, która bardzo być może właśnie tutaj wyklaruje Wam tą sytuację. Być może w tajemnicy tutaj pracujecie nad jakimś projektem, coś chcecie załatwić, ugrać, ponieważ arcykapłanka to jest też tajemnica, to jest sekret i być może tutaj przyjdzie jakaś wiadomość, która Wam naświetli jakąś sprawę. Arcykapłanka też mówi o głębokiej intuicji, więc mam nadzieję... Boże, co ja z tą nadzieją dzisiaj? W tym nadchodzącym tygodniu po prostu słuchajcie mocno swojej intuicji, ponieważ ona będzie Was prowadzić szczególnie przez takie jakieś wyboiste sytuacje, tak? Mhm. Arcykapłanka. Zobaczmy tą arcykapłankę. Mhm, dwójka buław. Umiarkowanie. Mhm. A i rycerz buław. No właśnie, kochani, i aspen pentakli. Tak, zdecydowanie chodzi o inwestycje w coś, w kogoś, w jakiś nowy projekt, jakąś nową sytuację. Mam wrażenie, kochani, że dłuższy czas tutaj właśnie się nad tym zastanawialiście. I tak jak mówię, kochani, tutaj była jakaś decyzja do podjęcia. Będzie jakaś decyzja do podjęcia. I może w związku właśnie z tym projektem coś było jeszcze dla Was niejasne, coś było tajemnicą, coś było niewyjaśnione, czekaliście na jakieś wiadomości i kochani, czekaliście cierpliwie i te wiadomości przyjdą w tym tygodniu. Przyjdą w tym tygodniu, co pozwoli Wam ruszyć z czymś naprzód, z pewnością siebie, żeby zainwestować w kogoś, w coś, w jakiś projekt, w jakiś pomysł, tak? Nowe ziarenko zostanie zasiane. Tak
żeby plony mogły w przyszłości wzejść. Kochani, to oczywiście może być wiadomość taka oficjalna od kogoś, z jakiejś instytucji, nie wiem, w zależności tam czym się zajmujecie, kochani, nad czym tutaj główkujecie, ale z tą arcykapłanką i z tym umiarkowaniem powiedziałabym tak, kochani, że jeżeli pracujecie nad sobą takim pod względem duchowym, pod względem właśnie rozwoju duchowego, możecie mieć jakiś układ z górą, że na przykład jeśli wydarzy się coś tam, albo jeżeli coś tam, tak, wiecie, jeżeli otrzymacie jakiś specyficzny znak z góry, to będzie informacja dla Was, że czas ruszać do przodu. No i kochani, w tym tygodniu ten znak może nadejść. Ten szczególny znak właśnie jest przeznaczony tylko dla Was, tak? Dobra, na co uważać w takim razie, zobaczmy. As kielichów. Nowe pomysły, nowe miłości? A czemu? Zobaczmy tego asa kielichów. Piątka mieczy. Kochankowie. Śmierć. Szóstka buław, arcykapłan. Sąd ostateczny. Kochani, powiedziałabym tak, że tutaj może chodzić o jakieś ewentualne trójkąty miłosne. Jeżeli jesteście w trójkącie miłosnym, no to tutaj informacja jest dla Was, że warto by było zakończyć to, szczególnie jeżeli to Wy jesteście kochanką, kochankiem, tak bym powiedziała, że warto by było to zakończyć, ponieważ tutaj jest za dużo jakichś takich konfliktów, za dużo mieczy wbitych w plecy, tu jest taka wieczna walka, wieczny strach, wieczny lęk, tak? I kochani, powiem Wam tak, że jeżeli czekacie na rozwój tej osoby, to wydaje mi się, że się nie doczekacie, że się nie doczekacie, że będziecie czekać właśnie do takiej, przepraszam za wyrażenie, nie obraźcie się na mnie, ale do usranej śmierci, jak to się mówi, ponieważ tutaj ta osoba, mam wrażenie, że nie ma w ogóle zamiaru się rozstawać z partnerem, partnerką, tak? A jeżeli jesteście w trójkącie miłosnym na zasadzie, to że to Wy macie partnera i kochanka, kochankę dodatkowo, no to tutaj też jest informacja dla Was, żeby się skupić na małżeństwie, albo jeżeli widzicie potencjał właśnie w tej nowej miłości, że tak powiem, to najpierw tutaj się skupić na zakończeniu starych spraw, na zakończeniu starego małżeństwa, poprzedniego związku, że tak powiem, zanim zainwestujecie tutaj emocjonalnie również w nową miłość, tak? Dla moich singli też takie ostrzeżenie, uważajcie, kto do Was idzie, bądźcie też ostrożni, ponieważ może iść do Was ktoś, kto właśnie już jest w związku małżeńskim, a przychodzi tylko na zabawę i żeby po prostu zamącić Wam w głowie, także bądźcie ostrożni po prostu, tak? Zwracajcie uwagę tam na szczegóły, słuchajcie właśnie intuicji, kochani, w tych sprawach, zwracajcie uwagę po prostu na jakieś takie czerwone flagi, nie? No okej, zobaczmy dalej. Co w miłości? Paś mieczy. No tu jest obserwacja, tu jest obserwacja. Więc kochani, jeżeli jesteście w jakimś świeżym związku, to widzę, że tutaj jest taki czas bycia detektywem, bycia obserwatorem, poznawanie się, interesowanie się sobą nawzajem i tego typu sprawy. Przy stałych związkach tutaj też jest ta informacja takiej obserwacji. Nie wiem, może chcecie wprowadzić właśnie jakiś nowy pomysł, coś zmienić w tym małżeństwie czy w tym związku, szukacie jakichś nowych pomysłów, być może zaproponowaliście to już partnerowi, partnerce i teraz obserwujecie, czekacie na reakcję. Dla moich nowych singli, to bym powiedziała tak, dla moich singli powiedziałabym tak, że z jednej strony macie tutaj jakiegoś obserwatora, że tak powiem, być może ktoś Was śledzi na mediach społecznościowych, ktoś Was obserwuje w pracy, na studiach, nie wiem, w jakimś tam środowisku, którym się obracacie, albo kochani, to też jest informacja dla Was, żeby właśnie zwracać baczną uwagę na osoby, które wkraczają w Wasze życie, bo to może być też ostrzeżenie przed tym, co tutaj powiedziałam, tak? Zobaczmy tego pazia mieczy. Świat. Mhm.
Ósemka pentakli. Super, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Górą, super. Jeszcze raz. No, really? Za dużo. Jeszcze raz. Okej, dziękuję. A, siódemka kielichów. Okej, i ósemka mieczy na spodzie. Kochani, u niektórych z Was może być taka sytuacja, mówię tutaj teraz do moich stałych związków, że partner, partnerka bądź Wy, kochani, mogliście dostać jakąś ofertę pracy za granicą, i która jest niezwykle korzystna finansowo, która naprawdę by mogła Wam pomóc, i teraz zastanawiacie się, czy w to zainwestować, czy nie, czy wyjechać, czy nie, tak? Jest tutaj dużo ukrytych aspektów i dużo właśnie takich zagwózdek, że tak powiem, w Waszej głowie, czy warto w to zainwestować, czy też nie, ale kochani, biorąc pod uwagę, że właśnie mamy tutaj króla i królową pentakli i na spodzie mamy szóstkę pentakli, może to świadczyć o tym, że naprawdę może warto właśnie zainwestować w ten wyjazd, właśnie skoczyć na głęboką wodę, tak? Ale wydaje mi się, że właśnie w tym tygodniu, jeżeli ta zagwózdka jeszcze się podziała, paść mieczy może też oznaczać właśnie jakieś wiadomości, które przyjdą do Was, które wiele wyjaśnią i pozwolą tej sprawie popłynąć i zdecydować się w końcu na coś konkretnego, tak? Dla innych z Was tutaj też może chodzić o jakąś... jakieś zainwestowanie w coś? Mam wrażenie, że chodzi o sprawy finansowe. Dla moich stałych relacji, że chodzi o jakieś sprawy finansowe. Może tutaj myślicie o jakiejś przeprowadzce razem z tym światem? Być może myślicie o zmianie mieszkania albo kupnie domu, czy coś w tym stylu? I jest dużo, powiedzmy, opcji na rynku, dużo, dużo opcji do wyboru i nie wiecie właśnie, na czym skupić swoją uwagę, żeby to było dla Waszego najlepszego takiego wzrostu wspólnego, tak? Jest duży mętlik w głowie, dużo opcji do wyboru, ale kochani, tak jak mówię, w tym tygodniu sprawy pójdą do przodu. Przyjdzie albo wiadomość, albo Wy wynajdziecie coś, ponieważ paśmie czy też jest takim małym detektywem, więc może Wy tutaj wyszperacie coś konkretnego, co pozwoli Wam właśnie ruszyć, zdecydować się na jakąś konkretną jedną rzecz, tak? To jest to, co tutaj widzę. No, kochani, do moich singli ewidentnie tutaj też uważajcie. Uważajcie, bo może przyjść do Was ktoś, kto właśnie ukrywa, że jest w związku małżeńskim. Król, królowa pentakli i pomiędzy nimi księżyc, tak? I nawet jak będzie mówił, że to jest zły związek albo że się rozchodzi czy cokolwiek, to nie wierzcie mu, bo pod spodem jest szóstka pentakli. To jest bardzo zrównoważony związek. Także nie dajcie się tutaj wpędzić w takie błędne koło. Ta osoba... mam wrażenie, że żongluje wieloma Przepraszam Was, naprawdę, moje drogie lwy. Nie wiem, o co chodzi. Jakieś energie tutaj się mieszają. Żongluje pomiędzy wieloma osobami. Także możliwe, że nawet to nie jest kwestia tylko posiadania żony, męża i Was, ale być może pojawia się tutaj jeszcze więcej osób. Także bądźcie ostrożni, dobrze? Bądźcie tymi detektywami, zwracajcie uwagę na czerwone flagi, na wszelkie jakieś znaki, symbole, które tam gdzieś tam Wam śmierdzą i grzebcie dalej, póki nie uzyskacie albo satysfakcjonującej odpowiedzi, albo po prostu jakiegoś dowodu, że jest tak czy siak, tak? Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. O, i tutaj mamy Asa Buław, czyli jakiś nowy projekt, nowy początek. Dla części z Was może to oznaczać jakąś nową przyjaźń, nowego znajomego, kto podziela Wasze pasje, Wasze takie właśnie hobby, coś w tym stylu. Az Buław to też może być rozpoczęcie jakichś nowych projektów w domu, z przyjaciółmi, ze swoimi dziećmi, z rodziną. Ale tutaj, kochani, no, zapowiada się ogień, działanie, także fajna energia, świeża, fajna energia. Zobaczmy tego Asa Buław. Mag, super.
trójka pentakli, trójka mieczy i czwórka mieczy. I znowu ta ósemka pentakli na spodzie. Kochani, jeżeli macie w swoim środowisku osobę, która jest świeżo po zranieniu miłosnym, tak? Typowo tutaj widzę zranienie miłosne, bądź jakiekolwiek inne też rozczarowanie, nie wiem, zwolnienie z pracy, jakaś trudna sytuacja życiowa, jakieś problemy zdrowotne, cokolwiek, tak? Dla części z Was to może być Wasza energia, tak? Kochani, to mam wrażenie, że macie tutaj wsparcie ze strony właśnie przyjaciół, rodziny najbliższych, może jakiś strzelec, bądź ktoś z trygonu ziemi, byk panna koziorożec ma tutaj ogromne znaczenie i te osoby pomogą Wam, albo Wy pomożecie tej osobie w tym tygodniu tutaj rozpocząć jakiś nowy etap. To może być kwestia właśnie wyciągnięcia na miasto, to może być kwestia jakiejś nowej pasji, nowego zajęcia, które mam wrażenie, że przyłoży się, żeby wygoić to złamane serduszko, żeby ukoić to serce, żeby uleczyć to rozczarowanie, ten smutek i ten żal. Także naprawdę tutaj macie wsparcie ze strony bliskich, albo to Wy, kochani, jesteście tym wsparciem dla osoby, która no jest teraz troszeczkę w takim potrzasku i ewidentnie to serducho jest złamane, tak? Dobra, co w pracy? Zobaczmy. Praca, finanse. Ósemka kielichów. Wow! No kochani, część z Was dojdzie do wniosku w tym tygodniu, że nie jest usatysfakcjonowana ze swojej pracy, że już dłużej tam się nie spełnia, że się nie rozwija i że czas ruszyć w jakąś nową ścieżkę. Dla części z Was może to być kwestia jakiegoś wyjazdu, wyjazdu służbowego, wyjazdu na zasadzie właśnie przeprowadzki, wyjazdu, żeby, nie wiem, coś załatwić, osiągnąć, także to też mogą być jak najbardziej podróże razem z tą szóstką mieczy. Zobaczmy tą ósemkę kielichów. No tak, ósemka kielichów, ewidentnie, kochani, coś tutaj się szykuje, jakaś zmiana u Was. Może jeżeli to jest kwestia spraw zawodowych, może tutaj czekaliście właśnie na jakąś wiadomość, na jakąś informację, że możecie z jakimś projektem, z czymś ruszyć do przodu i to będzie sygnał dla Was, że możecie odejść na przykład z obecnej pracy, żeby pójść w kierunku nowej, tak? Że Wasze te statki obfitości przypłynęły w końcu i możecie dokonać jakichś zmian ważnych dla Was. Dziesiątka mieczy, tak jest. I ja z buław. Super. No, kochani, ewidentnie tutaj mam wrażenie, że część z Was żegna się ze starą pracą, ponieważ przychodzą właśnie jakieś wiadomości, jakaś klarowność a propos Waszej niezależności i Waszych inwestycji. Część z Was zdecyduje się tutaj na jakiś solowy projekt, solową karierę, może otworzycie własną działalność, własną firmę, ale mam wrażenie, że właśnie w tej obecnej pracy, w której jesteście jeszcze, tu się wydarzyło za dużo przykrości. Może były jakieś obgadywania, może jakieś miecze wbite w plecy, jakiś wyścig szczurów, może szefostwo było nie takie, mobbing, cokolwiek, tak? Ale tu było Wam ciężko, było Wam trudno. I odchodzicie od tego na rzecz właśnie jakiegoś nowego początku, ponieważ dokładnie wiecie, gdzie leży Wasza stabilizacja, gdzie leży Wasza niezależność i sięgacie tutaj po jakąś nową opcję, która naprawdę przyniesie Wam dużo satysfakcji i dużo też takiej właśnie stabilizacji finansowej, dużo takiej równowagi finansowej, moi drodzy. Więc jak najbardziej to jest dla Was bardzo, bardzo dobry kierunek. Powiem Wam tak, jeżeli nie zmieniacie pracy, mogła ostatnimi czasy być taka sytuacja, że męczyliście się z rozwiązaniem jakiejś jednej konkretnej sytuacji w pracy. To może być konflikt z kimś, to może być kwestia właśnie jakiejś papierkowej sprawy, to mogła być kwestia rozwiązania jakiegoś problemu, tak? I to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dla Was ciężkie. Wałkowaliście to, główkowaliście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kochani, mam wrażenie, że w tym tygodniu właśnie przyjdzie albo z zewnątrz jakaś informacja od kogoś, pomysł, idea, albo u Was po prostu pojawi się taka żaróweczka nad głową i wszystko stanie się jasne. I to przyniesie zakończenie Waszym główkowaniom, kombinowaniom, problemom i będziecie mogli popłynąć z tym do przodu, odejdziecie od tego, Wasza głowa się uspokoi i będzie taka, wiecie, eureka, iluminacja, tak? Dobra, rada dla Was. Czwórka buław. Czwórka była w tej stabilizacji, to jest rodzina, to jest związek, więc powiedziałabym tak, jeżeli jesteście w relacji, to warto by było się skupić tutaj na tej relacji w tym tygodniu.
zadbać o nią, pielęgnować ją. Jeżeli jesteście singlami, bądź właśnie w relacjach się coś nie układa, no nie wiem, dobra, nie będę tutaj tworzyć scenariuszy, ale czwórka buław też może mówić, że znajdźcie taką swoją strefę komfortu w tym tygodniu. Miejsce wyciszenia, taki swój azyl, taki swój skrawek raju. Szczególnie w momentach, które mogą być konfliktowe, które mogą być wyzywające, gdzie będziecie potrzebowali chwili ciszy, znajdźcie takie miejsce. To może być miejsce w domu, to może być miejsce na zewnątrz, w parku, gdziekolwiek. To może być miejsce w domu rodzinnym, to może być, nie wiem, w samochodzie, gdziekolwiek czujecie się bezpiecznie, żeby pobyć samemu, żeby sobie poukładać ewentualne jakieś tam sprawy w główce, tak? Dobra. Ok, zobaczmy zwierzaka dla Was. Mamy jaszczurkę. Dream the world into being. No właśnie, wymarz swój świat i wprowadź go w życie, że tak powiem. Czyli podążaj za swoimi marzeniami. Spraw, żeby te marzenia, te sny stały się rzeczywistością. No i mamy pawia, let it shine. Pozwól sobie lśnić, tak? Miej tą pewność siebie, miej odwagę, tak, w sobie. Bądź tym lwem, tym królem dżungli. I lśnij. Super. Dobra, kochani, jeżeli macie jakieś pytanie, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te pytania. Jeden, dwa, trzy. Okej. Dobra, odpowiedź numer 1 brzmi dobrobyt. Super. Odpowiedź numer 2 brzmi nie przestawaj. Odpowiedź numer 3 brzmi kompromis. Dobra, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam cudownego tygodnia. Mam nadzieję, że Mikołaj przyniesie Wam coś fajnego pod poduszkę. I powodzenia ze wszystkim. Wszystkiego dobrego. Buziaki. Pa, pa.